Witajcie, kochani. Dawno nie było karty dnia. Dobrze, że mi przypomnieliście. Oczywiście, zrobimy. A ponieważ mam pod ręką tarot światła cienia, to kochani, zobaczymy, jakie energie na dzisiejszy dzień, co takiego się wydarzy. Może karty będą radzić, może nas ostrzegą przed czymś. Sprawdźmy. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie lajki, komentarze. Będzie mi dzisiaj również miło, jeżeli odwdzięczycie się, zostawicie ślad w komentarzu, napiszecie, jak karty z Wami rezonują. Zachęcam do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście. Jak naciśniecie subskrybuj, szary dzwoneczek, tam gdzie pisze wszystko, będziecie otrzymywać wszystkie filmy, które Wam udostępniam, tak? Kochani, no to sprawdźmy. Ale wiecie co? Dam Wam też jednorożce, bo mam je pod rączką, bo sobie je przeglądałam, bo ja je uwielbiam. A tak jakoś się dopasowało. Zielone do zielonych, no to niech będą i jednorożce. No, to jednorożce weźmiemy pierwsze i zaraz sprawdzimy w tarocie, kochani, jaka karta dnia dla wszystkich osób. Tu. Odkładam. No i karta dnia. Jeszcze raz. I którą chcemy. No, którą chcemy. I teraz słyszę tu, tu, tu. No to tu. Tak czułam. Tak czułam, kochani, wewnętrznie, że będzie to karta, która mówi o męskiej energii. Mamy króla, króla denarów. Kochani, mam nadzieję, że widać. Gdzie jest mój ten potykacz? Gdzie on jest? No się schował. No to mamy z mojej komóreczki. Widać? Widać. Mężczyznę, który siedzi, patrzy na swoje finanse, który jest szczęśliwy. Ma tutaj wilka, pieska. Kotka. On zarządza, kochani, swoim bogactwem. On sobie siedzi na tronie, myśli. To jest osoba, która ma doświadczenie. Może wy macie doświadczenie w czymś. Wykorzystujecie swoją naukę, wiedzę. Może, kochani, kierujecie się intuicją, ale głównie podejmujecie trudne decyzje związane z finansami dziś. Albo na przyszłość. Mogą to być trudne decyzje, ale wy wierzycie w to, tak jak on, że osiągniecie swój sukces. On się nie przejmuje. To jest człowiek, który nie akceptuje jakichś ograniczeń, bo on wie, ile ma do stracenia, on wie, ile może zyskać. I sądzę, że albo dzisiaj spotkacie osobę z żywiołu ziemi, byk, panna koziorożec, który może Wam pomóc w pewnej dziedzinie. Ta osoba nie boi się ciężkiej pracy i myślę, że dzisiaj, jeżeli idziemy do pracy, czy pracujemy w domu, również nie będziecie się tego obawiać. To jest osoba odpowiedzialna. To jest osoba bardzo lojalna, cierpliwa, a nawet i hojna. Skoro mam, to dam. Powiem Wam, że może obawialiście się przez jakiś czas, że coś Wam się nie opłaca. Ale dzisiaj będziecie pewni, co chcecie, to czy to. Bo w dużej mierze chodzi tutaj o finanse, o sprawy materialne, urzędowe. To może być Wasz przyjaciel, mąż, partner, ojciec. Jeśli by popatrzeć, wiecie, na przykład w sferze uczuć. Myślę, że ten człowiek Wam zapewni, kochani, wsparcie uczuciowe, ale głównie chcę Wam zapewnić szczęście, ale takie szczęście, gdzie
nie z powodu obowiązku, ale z powodu, że chcę spełnić wasze życzenie. Może jesteście w podróży służbowej i tam kogoś poznacie, a może będziecie zarządzać sprawami finansowymi, może będziecie robić opłaty. Jeżeli pracujecie, to ja widzę, że dobrze wykonujecie swoją pracę. Będą to udane interesy, cudowne, ale ktoś was może wesprzeć, czyli poprosicie kogoś na przykład o pomoc w sferze finansowej, czy tam przewieź mi meble i ten ktoś wam nie odmówi w ogóle pomocy. Powiem wam, że może być tak, że będziecie przebywać dzisiaj w miejscach, gdzie bardzo dobrze się czujecie, gdzie czujecie się pewnie, odważnie. Może będziecie przyjmować gości, może wy pójdziecie w gości. Pójdziecie na randkę, na zabawę, no przecież mamy karnawał. Niektórzy zakończą ważne sprawy i dzisiaj powiecie, nareszcie odetchnęłam, czy odetchnęłam z ulgą. Uzyskacie poparcie osoby. Uzyskacie, może i znajdziecie sponsora. Może i pójdziecie na randkę i dostaniecie jakiś prezent. Dla mnie to spotkanie osoby bogatej. Dla mnie to osoba, która nie myśli tylko o sobie, tylko o was również, o innych. Ta osoba ma dobre serce. Tak ją czuję. I myślę, że to będzie szczęśliwy dzień. I tego wam życzę. A jednorożce chcą przekazać wam polaryzacja. Tu mamy białego i czarnego konia. Proszę, abyście zaakceptowali swoją mroczną stronę. Bez ciemności nie ma światła. Trzeba zrozumieć, kochani, prawo polaryzacji. A czy jest to łatwe? Wszyscy czasami bawiliśmy się, kochani, w cieniu. I uciekaliśmy, tak? Może ja wam tą kartę, kochani, tutaj dam, żebyście o ją widzieli. O. Mimo tego, że zasłoniła świeczunię, proszę bardzo. Chcę wam powiedzieć, że źródło postrzega was jako osobę bardzo wartościową, godną miłości, godną zaufania. Nawet jeżeli kiedyś byliście w trudnej sytuacji, tak? Czy tam ktoś was oszukał, okłamał, to tylko my surowo osądzamy samych siebie, tak? My możemy siebie ukarać. Nie pozwalamy na to, żeby ktoś nas karał. A te jednorożce moim zdaniem przypominają, że światło nie istnieje bez ciemności. Że nie ma dnia bez nocy, prawda? Po każdej nocy nadchodzi dzień. I my również, jak w ciągu dnia coś robimy, postępujemy, to są jaśniejsze chwile, ciemniejsze chwile, chwile radości, chwile smutku. Nie docenilibyśmy dobra, które otrzymujemy, gdybyśmy nie doświadczyli porażek, tak? I ta polaryzacja moim zdaniem jest po prostu tutaj darem. I nie odrzucajmy tej ciemnej strony, tylko uczmy się z niej. Zaakceptujmy i pozwólmy iść dalej, bo pomoże to moim zdaniem odzyskać prawdziwą wolność. Uwolnić się od poczucia, że zasługujemy na karę. Nie, nikt nas nie może karać, my możemy siebie ukarać. No chyba, że będzie to jakieś przestępstwo, ale nie sądzę. Może uwolnimy się od grzechu, na przykład pierworodnego.
Może od jakiegoś kłamstwa, które wypowiedzieliśmy, zrobiliśmy coś. Tak? Ta karta, kochani, ona mówi, że jesteście idealni. Właśnie tacy, jacy jesteście. Ze swoją jasną stroną i ze swoją ciemną stroną. Tak ja was, kochani, widzę. I pamiętajcie, zaakceptujcie swoją ciemniejszą stronę. To, że nie we wszystkim jesteśmy dobrzy. Ja wam życzę cudownego dnia i mam nadzieję, że zrozumieliście przekaz i będzie mi bardzo miło, jeżeli napiszecie w komentarzu, jak odczuwacie tą energię. Przesyłam wam pozytywne wibracje. Całuję. Pa, pa.